Bardzo Jeżeli proszę. można, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Znaczy, ja bym chciał swój głos przekazać w sposób merytoryczny tutaj przewodniczącego komisji zakładowej, ale odpowiem w jednym zdaniu. Tutaj eksperci, pan prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej mówił, czytał tutaj list dotyczących wierzycieli, że oni stawiają wymagania i tak dalej, i tak dalej, tylko jakoś nikt nie mówi o wyborcach. O wyborcach pamiętaliście przed wyborami. I to patrzę na wszystkich polityków, i tych Platformy, i tych z Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy było mówione co innego. I pan minister Tobiszowski, pan minister Tchórzewski o tym doskonale wie, bo nieraz żeśmy na ten temat rozmawiali. Nie zostanie zamknięta ani jedna kopalnia, w której są złoża, w którym można czerpać węgiel. I tego słowa nie dotrzymujecie. A merytorycznie o tym opowie i przedstawi przewodniczący organizacji zakładowej. Bo wiemy doskonale o tym, że ta kopalnia ma perspektywy. Ja nie umniejszam zasług panu ministrowi Tchórzewskiemu, nie tylko w obszarach górnictwa, ale całej energetyki, i panu Grzegorzowi Tobiszowskiemu. Ale kopalnia Krupiński ma przyszłość i powinna funkcjonować. Nie dyskutowaliśmy, jeżeli chodzi o kopalnię Makoszowy. Wiedzieliśmy o tym, jest to podpisane porozumienie jeszcze z poprzednim rządem, przeszła do SRK, ale ta kopalnia ma szansę. I to z punktu widzenia wyborcy, z punktu widzenia ludzi, którzy wierzyli w słowa polityków, jesteśmy, mówiąc najdelikatniej, jesteśmy tym niezadowoleni i rozczarowani. I będziemy bronić tej kopalni i będziemy mówić głośno o waszych przedwyborczych zobowiązaniach. Wtedy trzeba było się zainteresować analizą, długami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a jeszcze trzeba do tego dodać, że wierzyciele to miliard złotych, a 2 miliardy złotych strona społeczna zobowiązała się właśnie do zaciśniania pasa. W obronie Jastrzębskiej Spółki Węglowej całej, ale także Krupińskiego, kopalni Krupińskiej. I taka jest prawda. Teraz oddaję głos przewodniczącemu. Szanowny panie przewodniczący, jednak pozwoli pan, że to ja będę kierował pracami komisji. Jeżeli jest chęć odpowiedzi rządu na to, to bardzo proszę. A później oczywiście według zgłoszeń gościom będę udzielał głosu. Także widzę zgłoszenie, ale najpierw, jeżeli rząd chce odpowiedzieć, to bardzo proszę. Jeśli można, panie przewodniczący, ja się też tutaj tylko chciałem jeszcze odnieść do wcześniejszego pytania pana posła Zyski w zakresie udostępnienia tych materiałów. My jako zarząd przekazaliśmy materiały z audytu zarówno do prokuratury, jak i do CBA. Upublicznianie tych materiałów, które zawierają sporą ilość informacji wrażliwych w spółce publicznej, jest kłopotem, dlatego to prokuratura i CBA posiadają już te raporty. Ja jeszcze, odnosząc się do kwestii zobowiązań finansowych, zanim do tego przejdę, chciałbym powiedzieć, że dla nas, dla Jastrzębska Spółka jest regionalnym dostawcą, producentem węgla koksującego i koksu dla wszystkich koksowni hut w Europie Centralnej zlokalizowanych. Dla nas niezmiernie istotne jest poszerzanie tej bazy zasobowej. My żadnej tony ekonomicznie wydobywalnego węgla koksującego nie możemy zostawić, bo wiemy, że ta baza zasobowa się szczerpuje. Naszym głównym konkurentem w Europie Centralnej jest czeska spółka NWR, która w okolicy 2024-2025 przestanie wydobywać ten węgiel koksujący. Jastrzębska będzie jedyną spółką w regionie, która będzie produkowała węgiel koksujący. Stąd jako zarząd, kierownictwo spółki widzimy w tym ogromną szansę dla spółki zwiększenia tego wydobycia czy naszego udziału rynkowego. Dla nas jest ogromne i istotne, aby te statki z węglem importowanym przez dużych kontrahentów nie płynęły, żebyśmy mieli jak największy udział w tym rynku w Europie Centralnej, bo dla nas znowu eksport tego węgla na morze do klientów z dalekich nie będzie opłacalny. Koszty przeładunku i transportu
transportu będą to zabijały. Dlatego te prace nasze nad wydzieleniem tej koncesji węgla 35 na tamtym obszarze. Natomiast co do zobowiązań, my dzisiaj to jest prawie 1 300 000 000 zł tych zobowiązań samych wobec instytucji finansowej, no do tego ponad 3 miliardy zobowiązań handlowych. Także no na to trzeba patrzeć w całości, na poziom tych zobowiązań i zdolności do regulowania tego. No my wielokrotnie podkreślaliśmy no tutaj duży ukłon i dziękuję dla strony społecznej w zakresie zawieszenia tych elementów płacowych, które były jednym z tych elementów pozwalającej spółce dalej funkcjonować i istnieć przez kolejne lata. Bardzo proszę, pan się tam zgłaszał. Mieczysław Kościół, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność, Kopalnie Krupiński. Panie przewodniczący, panie ministrze, dobrze, że udało mi się dotrzeć tutaj w dniu dzisiejszym. Być może opinia publiczna, wreszcie Polska, pozna prawdę o kopalni Krupiński i dlatego to chcę przedstawić. Panie ministrze, nie 7 kilometrów, tylko 650 metrów do złoża węgla koksowego. Żeby to pan zapamiętał do końca życia, bo ta plaga będzie za panem chodzić. Panie ministrze, koncesja kopalni Krupiński jest z 2030 roku, nie do 2013, nie do 2023 roku. Panie docencie Dyczko, pokład węgla 405 przez 1 nie ma żadnych plag egipskich, o których pan znowu przekonuje. Ja jednak cenię sobie lepiej, wyżej pana profesora Probierza niż pana. To jest raz. A to nie jest zdanie pana profesora Probierza, bo jest to zdanie tak samo docenta Krause, nie z byle kąt, tylko z GIG-u. Złoże charakteryzuje się tym, że jest to złoże dziewicze pomiędzy uskokami warszowickim i jawiszowickim. Wiemy obaj dokładnie, jak się te uskoki przedstawiają. Ja też wiem. Ja też wiem. Pracowałem tam 25 lat. 10 lat na kopalni Zofiówka, 25 lat na dole na kopalni Krupiński. Ja tą kopalnię znam lepiej być może od pana, aczkolwiek pan ma może lepsze, większe umiejętności. Natomiast chcę powiedzieć, że przestańmy manipulować informacjami. Proszę państwa, tego złoża nie ma 14 milionów. Złoże, o którym mówimy, jest rozparcelowane, mamy dokumentację. Mamy dokumentację geologa, który tu jest, siedzi. Nie jest to byle jaki geolog. To złoże ma 9 otworów. Nie wiem, dla ludzi, którzy znają górnictwo, wiedzą, co to znaczy, jak może być złoże rozeznane. My uważamy, że to wystarczy, aczkolwiek istnieje możliwość jeszcze dowiercenia jednego czy dwóch otworów, żeby lepiej poznać to złoże. Ale przybliżę państwu, o co jest gra. To złoże ma od 4 do 12, a w niektórych miejscach do 14 metrów węgla, bez przerostów. Pan poseł Matusiak się śmieje, bo nie wie zapewne, o czym mówimy. Natomiast mam wiele zarzutów do pana Matusiaka jako przewodniczącego audytu, że nie wyciągnął stosownych wniosków. Dziś bylibyśmy w innym miejscu, nie musielibyśmy się tłumaczyć o pani Krupiński. Ale to tylko świadczy o braku przygotowania merytorycznego dla prowadzenia audytu w tak poważnej sprawie. A jeżeli już mówimy o audytach, to żadne audyty, proszę państwa, nie zostały upublicznione. Nie tylko w Jastrzębskiej Spółce, we wszystkich spółkach węglowych. To jest to, jeżeli chodzi o pana posła. Natomiast odnosząc się do tego złoża i do przedmiotu sprawy. Proszę państwa, przekopy dwa, które należy wykonać, aby dojść do złoża węgla koksowego typu 35, to jest po 650 metrów. I czy to się komuś podoba, czy nie, tak to wynika z naszych map i rozjechanych chodników. To oznacza, przyjmując nawet ceny średnio drążenia przekopu,
21 tysięcy za metr, to jest gdzieś około 28 milionów złotych dwa przekopy, 1300 metrów dwa przekopy. Czasokres z tradycji dla kopalni Krupiński na przestrzeni lat prowadzenia i chodników i przekopów wynikałoby, że należałoby co najmniej na zmianę 1,5 do 2 metrów można to zrobić, czyli mówimy o okresie dojazdu do pierwszych pokładów, aby rozciąć pokłady, około 8-9 miesięcy. Około 6-7 miesięcy góra rozcinamy pokłady węgla koksowego, jadąc w kierunku, drążąc przekopy dalej, ale zarabiając, bo rozcinając ściany węgla koksowego typu 35. Zarabiając sami. Nie powiedziałem o cenie. Cena to jest istotnie. Około 280 milionów złotych na wydrążenie tych wyrobisk, czyli przekopów i później robót okołoszybowych i tak dalej. I w ten sposób można to złoże rozparcelować. Dla obrazu powiem Państwu, o jakim złożu mówimy, jak to wygląda. A więc rozcinka tych ścian, która jest tu na mapach zrobiona, wyliczona dokładnie przez docenta Krause, jest wyliczona. Bierzemy na warstwy 3-metrowe, bo nie mamy lepszej technologii dzisiaj, żeby stosować 10-metrowe budowy, bo takich rzeczy nie ma. A więc bierzemy pokład na 2 warstwy, góra na 3. Przy średnim postępie, tam nie ma przerostu niczego, przy średnim postępie dobowym, który jest też tradycją, wynika to z naszych wcześniejszych wyników, ta ściana, jedna ściana może dać dobowo wydobycie ponad 5 tysięcy ton. To oznacza netto 5 tysięcy ton. To oznacza, że kopalnia Krupiński, wydobywając netto w najlepszych okresach 10 tysięcy ton węgla różnego i energetycznego i semi-soft i hard, no hard to był tylko w szczątkowych na początku lat 70., jak byśmy pokłady 360 brali, natomiast wydobywała, żeby go wydobyć 10 tysięcy, musiała wydobyć 20 tysięcy, bo udział kamienia był 50-50 mniej więcej, a tu jest dobowy z jednej ściany urobek 5 tysięcy ton. I proszę sobie wyobrazić, o tym wiedzą wszyscy. Wiedzą Niemcy, wiedzą niemieckie firmy, tylko nie wie pan minister. Ale pan minister wiedział w 2007 roku, co trzeba zrobić z kopalnią, prawda? Przecież to są pana słowa. Wiedział pan. Wiedział pan także, kogo pan zatrudnia. Szare eminencje, to są ci baranowie górniczy. Pan Kowalczyk i pani Niezgoda. Dlatego do nas, dlatego nasze informacje nie dochodziły do pana po drodze. Bo ktoś miał w tym interes. I to jest, i to być może będzie przedmiotem badania, ale prokuratury. Bo nie można dopuścić, proszę państwa, na oczach całego kraju. 200 milionów ton przez pana decyzję będą zmarnowane. Bo 200 milionów ton węgla, które nie wydobędziemy, przygotowując pole zgoń i pole e-pole, kosztowało nas w sumie, łącznie z infrastrukturą, około 800 milionów złotych, które pan włożył w straty, a nie w zyski. Kto tak robi? Czy my jesteśmy dziećmi? Czy inwestycje to są straty, czy zyski? Przepraszam bardzo. Ja bym jednak prosił o... Ja przepraszam, panie przewodniczący, że się uniosłem, ale mówimy o polskim majątku, o polskim złożu. Dobrze, ale nie ma potrzeby podnosić głosu. Jest potrzeba. Nie ma potrzeby. Bardzo proszę. Natomiast chcę powiedzieć... Jesteśmy w parlamencie, nie na wiecu. Ja bardzo przepraszam. Już się poprawiam. Panie ministrze, mówi pan o dumie. O jakiej pan dumie mówi? Że pan zamyka kopalnię, to jest duma, to trzeba płakać, panie pośle. To trzeba płakać, że zamykamy kopalnię ze złożem. Mam nadzieję, że pana akurat rozliczy w społeczność Jastrzębia za tą decyzję. Z dumą pan powiedział, że trzeba zlikwidować około 7 tysięcy miejsc pracy, bo tyle jest. To jest kopalnia Krupiński, 2,5 tysiąca średnio, kopalnia Ruch Jastrzębie, czyli proszę bardzo, a firmy okołogórnicze?
infrastruktura obecna. Mówi pan, że daje pan miejsca. Tak, daje pan miejsca pracy. Pamiętajcie państwo o jednym. Wyciągamy, wiecie ile kosztuje likwidacja kopalni Krupiński? Miliard złotych, ponad miliard złotych. Tyle będzie kosztować skarb państwa. Przecież to Bruksela nie dała. Panowieście zawieźli kopalnię do likwidacji. Wyjęliście indeks kopalń do likwidacji i łaskawie wam Bruksela pozwoliła z naszych pieniędzy budżetu państwa wydać 8 miliardów na likwidację 7 kopalń. Płakać. Nie dziwię się posłom opozycji, że się śmieją po kątach, śmieją się z nas firmy, które już mieszkują po kopalni Krupińskiej pod nieobecność pana prezesa. Niemcy już są na dole. Już liczą. Tylko pan minister jak zwykle o tym nie wie. Ale wie pan dokładnie, jakim dobrodziejstwem pan darzy górników. Przecież płacąc zdrowym chłopom po 20 latach pracy, wysyłając ich na urlopy górnicze, na osłony socjalne, musimy w to miejsce zatrudnić innych górników, a więc dwa razy płacimy to samo wynagrodzenie. Panowie, zastanówmy się. Ja nie bronię murów, żebyście państwo widzieli. Ja nie bronię swojego miejsca, bo ja jestem dawno na emeryturze. Z racji i pełnię funkcję społecznie jeszcze, bo kadencja mi się kończy. Ale nie można robić takich rzeczy, co państwo wyprawiacie. Dobrze, ale jeszcze... Ja pani też nie przeszkadzałem, proszę pani. Jeśli można prosić, ponieważ jeszcze goście proszę pani, chcieliby się wypowiedzieć. A ja bym miał pytanie do rządu, jak ci Niemcy się tam dostali na dół do kopalni, bo tutaj pan mówi, że tam Niemcy już są. Decyzje podejmuje zawsze zarząd i dyrekcja. Dobrze, może na podstawie teraz zarządu. Bardzo proszę o odpowiedź rządu, udzielę głosu następnym gościom. Bardzo proszę. Panie ministrze. Czy mogę kontynuować? Już mniej więcej pan sformułował zarzut, więc teraz bym panie prosił o odpowiedź. Panie poseł, ja tu przyjechałem też 400 kilometrów w jedną stronę i myślałem, że pani poświęci też trochę uwagi, a nie będzie pani gloryfikować. Poświęcamy uwagę, teraz byśmy prosili o odpowiedź rządu. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie przewodniczący, no ale nie skończył gość. Jeszcze bym prosił o parę chwil uwagi. Ale panie ministrze, to wchodzimy do 8. No ale to nie jest głos, tylko... Dopiero dostałem w dniu dzisiejszym... To jest wiec, naprawdę... Nie, no to nie jest wiec. Panie przewodniczący, to nie jest wiec. My mówimy o losach kopalni, o złożu, o majątku narodowym na skutek mylnych decyzji. Cały czas tu o Jeżeli pan mówimy. To nazywa wiecem, to proszę bardzo. Natomiast przypominam, że mamy do godziny 19. Za chwilę wejdą tu posłowie, bo tu się od 19 ma odbywać klub. Panie ministrze, przepraszam, panie przewodniczący. Ja bardzo przepraszam, na ostatniej komisji siedzieliśmy do godziny drugiej i pan nie miał nic. Proszę o rząd to odpowiedź. Bardzo proszę. Ja już, żeby nie przedłużać, to poproszę, żeby pan prezes się ustosunkował do... Niestety czas nam się skończył, to jest ostatnia odpowiedź, przechodzimy do głosowania. Znaczy tak, odnosząc się tutaj jeszcze do pytań pana przewodniczącego, potwierdzamy tam faktycznie koncesja 2030 rok, to tutaj nie wiem, może jakieś było przekłamanie, te same dane mamy. Natomiast faktycznie w trakcie teraz naszej nieobecności w związku ze spotkaniami z inwestorami za granicą w poniedziałek, z tego co się dowiedzieliśmy, zjechała firma Bzuk, która jest jednym z tych oferentów, której pismo wpłynęło do spółki, zjechała na dół z tego co zrozumieliśmy w obecności dwóch osób z Niemiec. Sprawdzamy, kim są te osoby, bo poinformowani zostaliśmy, że są to audytorzy techniczni, którzy finansują ze spółki, którzy współpracują z bankiem finansującym firmę z Bzuk. I to jest teraz przedmiotem naszego wyjaśniania, kto to tak naprawdę był, bo tu sporo tych koincydencji różnego typu następuje. Także to,
To sobie wyjaśnimy. Jeszcze raz no, chciałbym powiedzieć, że dla nas, czy dla tego inwestora niemieckiego, o którym żeśmy wspominali, brak współpracy ze strony i wykorzystania tej infrastruktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej no, będzie bardzo bolesny z punktu widzenia kosztowego, brak możliwości wykorzystania przekopów i szybów spowoduje, że kolejne kilkaset, jeśli nie ponad miliard złotych ten inwestor musiałby wydać, gdyby chciał udostępnić ten węgiel. I to nam się wydaje wtedy mało realne, żeby ta inwestycja na tamtej koncesji sąsiedniej miała jakiekolwiek ekonomiczne racje bytu. Jeszcze może kilka słów w odniesieniu się do kwestii technicznych. Naprawdę musimy kończyć, bo to jest klub Platformy. Już od 5 minut przedłużyliśmy czas, także szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o rozpatrzenie informacji na posiedzeniu Sejmu? Proszę o podniesienie ręki. Proszę o policzenie. Tak, kto jest za wnioskiem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Już?